Jeśli chodzi o wezwanie Donalda Tuska przez prokuraturę, to wydaje mi się, że można powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jest faktem, że przed lotem, tym tragicznym lotem 10 kwietnia 2010 roku, polski rząd w daleko idący sposób współpracował z Rosjanami, żeby osłabić rangę wizyty prezydenta w Katyniu. I myślę, że to jest rzecz, która wynika ze wszystkich ówczesnych wypowiedzi, z dokumentów i stawia pod dużym znakiem zapytania sprawność i też taką lojalność, można by powiedzieć, polskiego rządu. To jest rzecz pierwsza. Ale druga rzecz to jest oczywiście taka, czy prokuratura dysponuje wystarczającymi materiałami, żeby w tej sprawie postawić tak mocne oskarżenie, jak o zdradę dyplomatyczną. Moim zdaniem, z tego co obecnie wiemy, takich dowodów nie ma, a wzywanie Donalda Tuska na kolejne spotkania i na kolejne przesłuchania raczej może powodować, że on będzie mógł budować sobie taki wizerunek cierpiętnika, męczennika, co w oczywisty sposób wzmacnia jego pozycję polityczną, a nie ją osłabia. Im bardziej Tusk będzie mógł pokazać, że jest ofiarą rzekomych prześladowań ze strony rządu czy prokuratury, tym jego pozycja będzie silniejsza i tym jego, że tak powiem, zagrożenie z jego strony polityczne dla Andrzeja Dudy większe. Więc wydaje mi się, że o tym również prokuratorzy czy politycy powinni pamiętać.